Trudno ocenić, czy projekt jest dobry, czy zły, tylko po samej wizualizacji czy zdjęciu. Jasne, możemy powiedzieć, czy projekt nam się podoba, czy nie. Jednak tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z obiektywną oceną projektu. Należy podkreślić fakt, że projekty wnętrz powstają ściśle pod potrzeby, wymogi i preferencje użytkowników. Więc tu nasuwa się taka mała dygresja, że ocena projektantów wnętrz po ich portfolio tak naprawdę mija się z celem, gdyż na projektach widzimy jak w zwierciadle potrzeby i preferencje ich inwestorów. Ale wróćmy do tematu, który chcemy dziś rozwinąć. Porozmawiajmy o tym, kiedy projekt jest dobry, a kiedy projekt jest zły. I dlaczego nawet dobry projekt może być zły. Błędy krytyczne. Nie sposób mówić o tym, czy projekt jest dobry, czy zły, bez wspomnienia o błędach, zwłaszcza błędach krytycznych. Błąd krytyczny polega na tym, że poprzez zastosowany układ uniemożliwiamy otwieranie okien czy drzwi lub swobodne przejście w ciągu komunikacyjnym. Ten błąd nie dotyczy tylko mebli. Wbrew pozorom najczęściej popełniany jest przy sprzętach AGD, gdzie poprzez nieprawidłowy układ, np. lodówki wolnostojącej, te szufladki, które znajdują się w zamrażalniku poniżej, po prostu się nie wysuwają, gdyż nie mamy odpowiedniej dużej ilości miejsca na otwierzenie się frontu lodówki. Ale błędy krytyczne to nie tylko błędy dotyczące funkcjonalności, to również błędy dotyczące nieprawidłowego doboru materiałów. Mówimy tutaj na przykład o tym, że pod prysznicem używamy płytek w połysku, czyli płytek, które nie są antypoślizgowe. Więc podsumowując, jeśli projekt posiada jakikolwiek błąd krytyczny, to automatycznie ulega dyskwalifikacji i staje się złym projektem. Natomiast dużo ciekawsze są projekty, które nie zawierają błędów krytycznych. Co więcej, są spójne stylistycznie i naprawdę robią wrażenie, ale pomimo tego są złymi projektami. Ponieważ jesteśmy edukatorami projektowania wnętrz i szkolimy projektantów wnętrz, zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i absolutnie początkujących, to bardzo często widzimy poprzez symulację prawdziwej pracy i wykonywanie projektów, że nasi uczestnicy tworzą projekty bardzo efektowne, tworzą projekty bardzo spójnie stylistyczne, jednak niezgodne z potrzebami inwestorów. Czyli klasyczny dobry projekt, który jest zły. Oczywiście poza taką naszą szkoleniową symulacją prawdziwej pracy w życiu to również się zdarza. Jeśli widzicie niepochlebne komentarze inwestorów względem projektantów, to prawdopodobnie dlatego, że projekt minął się z potrzebami i oczekiwaniami. I tu tak naprawdę możemy skończyć ten film. Tak naprawdę, jeśli chcecie robić dobre projekty, to muszą one odpowiadać potrzebom i preferencjom domowników, dla których projektujecie. Jednak jeśli ten temat zagłębimy się nieco bardziej, to powodów, dla których powstają złe projekty, które nie spełniają potrzeb inwestorów, jest więcej. I w tym filmie postaramy się dla Was je przeanalizować. Na źle zadane pytanie otrzymasz złą odpowiedź. Fundamentem pracy projektanta wnętrz jest komunikacja. Zawsze powtarzamy, że gdyby inwestorzy wiedzieli, czego tak naprawdę chcą, to prawdopodobnie w ogóle nie potrzebowaliby pomocy projektantów. Dlatego właśnie mądrze zadane pytanie jest tak kluczowe. Na prostym przykładzie postaram Wam się to wyjaśnić. Pytanie o styl wnętrza. Jako projektanci wnętrz powinniśmy zapytać naszych inwestorów o preferencje dotyczące stylu wnętrza. Jednak czy inwestor zna się na stylach wnętrza? Czy nie jest to rola projektanta, żeby podpowiedzieć styl, który najlepiej będzie spełniał oczekiwania inwestora? I właśnie tu jest sedno. Pytając inwestora o styl wnętrza, oczekujesz, żeby miał Twoją wiedzę. Inwestorzy nie muszą znać się na stylach wnętrza. Dlatego jaką odpowiedź uzyskamy? Albo żadną, albo taka, która nieco mija się z prawdziwą wiedzą i kanonem stylów. No bo przecież nasz inwestor ma dostęp do internetu, więc szukając dla Ciebie odpowiedzi na to, jaki styl lubi, zaczyna przeglądać cały internet wzdłuż i wszerz. A tam możemy znaleźć wiele kwiatków, czyli inspiracji, które całkowicie odbiegają od stylu, w którym są podpisane. Więc w efekcie uzyskujemy bardzo mylną i nieczystą odpowiedź. A przecież można zrobić to prościej. Możesz zadać swojemu inwestorowi szereg poszczególnych, prostszych pytań, które Ciebie jako projektanta wnętrz doprowadzą do tego, jakiego stylu Twój inwestor oczekuje. A jeśli jesteście ciekawi, jak my zadajemy pytania naszym inwestorom, to link znajdziecie w opisie pod filmem. Niewłaściwa interpretacja. Niewłaściwa interpretacja może być wynikiem niewłaściwego pytania, tak jak na przykład bezpośredniego pytania o styl. Ale jest też duży problem z nadinterpretacją słowa przytulny. Bo co właściwie znaczy, że wnętrze ma być przytulne? Dla wielu będzie to skojarzenie z jasnymi, ciepłymi barwami i przytulnymi, puchatymi materiałami. Ale w takim razie, czy osoby ceniące sobie kontrast, czy ciemniejsze kolory lub bardziej surowe materiały uważają, że mają nieprzytulne wnętrze? Otóż nie. Przytulność dotyczy każdego stylu wnętrz. Ma ona swoje różne oblicza czy wymiary. Jednak można ją śmiało uzyskać niemal w każdej stylistyce. Należy jednak zaplanować to mądrze, czyli jeśli Twój inwestor wyraźnie sygnalizuje Ci, że chciałby mieć ciemniejsze kolory lub połączenie kontrastowe bieli z czernią, to na siłę dla przytulności, której też wymaga, nie wpychaj do projektu beży czy puchatych materiałów, które całkowicie odstają od stylu. Staraj się spojrzeć na wnętrze kanonem danego stylu i wtedy dodać przytulności danej przestrzeni w obrębie danej stylistyki. Nie próbuj ją zmieniać na siłę. Oczywiście może to być tylko jedna z wielu możliwości interpretacji danego stylu czy znajdującej się w niej przytulności, która wynika z Waszej dużej wiedzy. Dlatego właśnie gdy analizujemy odpowiedzi naszych inwestorów, bardzo ważne jest spojrzenie na nie z perspektywy osoby całkowicie pozbawionej wiedzy projektowej. Dzięki temu będziecie mogli zrozumieć i bardziej doszukać się niuansów tego, by potem te ich preferencje w dużą wiedzę projektową opakować. Idziesz uparte za swoim pomysłem. Dobre zrozumienie potrzeb inwestorów i właściwa interpretacja to tak naprawdę połowa sukcesu. Teraz te wszystkie informacje należy przełożyć na konkretny projekt i tu czeka nas pułapka. To, co może sprawić, że Wasz genialny projekt stanie się złym projektem, to dać się ponieść jednemu elementowi Waszego pomysłu. I wiem, że to może dziwnie brzmi, że jak to genialny Wasz pomysł może położyć całkowicie Wasz projekt. Zróbmy sobie małą symulację. Powiedzmy, że Wasz inwestor w informacjach daje Wam sygnał, że chciałby, żeby kuchnia była taka lekko przysłonięta, trochę niewidoczna. No i wpadamy na genialny pomysł, że przysłonimy ją takimi szklanymi, jakimiś ścianami, konstrukcją niesamowitą i zaczynamy całe nasze wnętrze, całą funkcjonalność tego wnętrza, całą jego stylistykę dopasowywać do tego pomysłu. Odstawiamy na bok wszystkie inne preferencje, wszystkie inne potrzeby, bo w końcu musimy dopiąć tą jedną, jedyną, bardzo zaakcentowaną potrzebę i na niej skupiamy całą naszą uwagę. W efekcie może dojść do tego, że kiedy prezentujecie swój pomysł inwestorowi, czekając na deszcz glorii i chwały, możecie spotkać się z zawodem. Wasz projekt staje się złym projektem. Wasz pomysł spełniający jedną potrzebę inwestora tak bardzo zdominuje projekt, że w efekcie końcowym będzie on nie spełniał jego potrzeby. Co możemy jednak zrobić, żeby uniknąć tych wszystkich rozczarowań? Jeśli wpadacie na taki otoż genialny pomysł, to spróbujcie najpierw z inwestorem odrobinę o tym pomyśle wstępnie porozmawiać. Dzięki temu możecie zredukować i sprawdzić, jak bardzo w hierarchii wszystkich potrzeb tego mieszkania czy domu zależy mu na spełnieniu tej konkretnej potrzeby. Oczywiście pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby z tych genialnych pomysłów rezygnować, tylko żeby panować nad nimi i swoim ego. Ego bierze górę i robisz wnętrze na Instagrama. I jak jesteśmy już przy tym ego, to zatrzymajmy się na nim na moment. Jako projektanci wnętrz nieustannie jesteśmy oceniani przez inwestorów, obserwatorów czy innych projektantów. I tu bardzo łatwo wpaść w pewną pułapkę. Co inni powiedzą? I tu przytoczę Wam taką anegdotę z grupy na Facebooku, gdzie dziewczyna prezentująca swój projekt spotkała się z falą komentarzy, że wszystko w sumie fajnie, ale tam jeden element tego wnętrza nie do końca pasuje, powiedzmy obraz. I w odpowiedzi na te komentarze zaczęła się tłumaczyć, że tak, to nie był jej pomysł, to wszystko przez inwestora, to inwestor to chciał. Czyli w sumie co? Miałabym genialny pomysł, gdyby nie moi inwestorzy. Pamiętajcie, że projektując wnętrza, jedyną opinią, którą powinniście się przejmować, to opinia waszego inwestora. Tworzymy wnętrza dla ludzi. Tworzymy wnętrza, które mają spełniać potrzeby, które mają odpowiadać na styl i tryb życia domowników. To powinien być główny, nadrzędny cel każdego projektanta wnętrz. Tworząc w naszych kursach symulację prawdziwej pracy, czyli ich uczestnicy tworzą z nami prawdziwe projekty wnętrz według wytycznych. Bardzo często spotykamy się, że projekt jest spójny stylistycznie, wszystko w nim gra, spełnia potrzeby inwestorów i nagle jest coś, co totalnie nie pasuje. Kiedy pytamy, po co dołożyliśmy ten dodatkowy obraz, dywanik czy wazon, przecież inwestor wcale tego nie chciał, odpowiadamy, że no w sumie było trochę zbyt nudno, trochę mało instagramowo, trochę mało efektu wow. Pamiętajcie jednak, że nie tworzymy projektów dla swojego poklasku, Instagrama czy glorii i chwały. Pamiętajcie, że nie zawsze będziecie współpracować z ekscentrycznym artystą, który oczekuje od nas najnowszych trendów i efektów wow. Jako projektanci powinniśmy służyć naszą wiedzą i tworzyć wnętrza, w których ich domownicy będą czuli się najlepiej. Dobry projekt to taki, który tworzy dla naszego inwestora przestrzeń, w której czuje się bezpiecznie. Przestrzeń, w której może wypocząć po ciężkim dniu. Przestrzeń, która idealnie odpowiada na jego potrzeby. Najlepsze projekty to nie te z oczywistym efektem wow. Najlepsze projekty to te będące w idealnej równowadze, gdzie już nic nie można dodać i już nie trzeba nic ująć. Jako projektanci wnętrz tworzymy projekty dla naszych inwestorów, więc decyzja, czy projekt jest dobry czy zły, zależy od nich. Inwestor powinien być dla Ciebie na pierwszym miejscu, choćby dlatego, że zaufał Twoim umiejętnościom i rozpoczął z Tobą współpracę. Dlatego umiejętność słuchania i odpowiednia interpretacja potrzeb inwestora oraz zapanowanie nad własnym ego w naszej ocenie jest jednym z najważniejszych elementów pracy projektowej. Nasza olbrzymia wiedza projektowa, techniczna i stylistyczna powinna dążyć do tego, by tworzyć projekt, który szanuje potrzeby i styl życia swoich domowników. Oczywiście jak zawsze dajcie nam znać i podzielcie się swoimi doświadczeniami. Czy uważacie, że są jakieś inne czynniki, które sprawiają, że dobry projekt jest zły? Śmiało piszcie o swoich doświadczeniach czy przemyśleniach w komentarzach. A jeśli chcecie nauczyć się, jak pytać i jak interpretować potrzeby inwestorów, to koniecznie zajrzyjcie na nasze ankiety projektowe. Link znajdziecie poniżej w opisie pod filmem. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!